Z potrzeby, bo syn ze wszystkiego wyrósł. Także krótko zwięźle i na temat i do domu. Okej, okay. A jak spodziewała się Pani, że będą aż tak duże kolejki tutaj? Myślę, że tak. Wydać pieniądze. Ale rozumiem, że była tęsknota za zakupami. Oczywiście. Bardzo, oczywiście. Ale wie Pan, my co chwilę jeździliśmy. My musimy tą gospodarkę zaś podnieść. Podtrzymać trzeba handlowców, restauracje, wszystkich. No. Przecież to wszystko padnie. Spodziewaliśmy się, że będzie tyle ludzi. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie takiej ilości ludzi. Galeria Katowicka jest bezpieczna i dla klientów, i dla pracowników, którzy pracują tutaj u naszych najemców. No właśnie, jak te zasady bezpieczeństwa zachowujecie? Przede wszystkim prosimy klientów i klienci przestrzegają tej zasady zasłaniania nosa i ust. Po drugie, dezynfekcja rąk, niezmiernie istotna sprawa. Tutaj co krok znajdują się stacje dezynfekujące, gdzie klienci mogą sobie ręce dezynfekować. Najemcy również udostępniają płyny w swoich lokalach. No i po trzecie, limity osób, które dotyczą i całej galerii, i poszczególnych lokali.